Po raz kolejny dzieci z parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zakrzowie przygotowały jasełka. Przedstawienie zostało zorganizowane z okazji obchodzonego w styczniu Dnia Babci i Dziadka. Jasełka w zakrzowskim kościele to już tradycja. Co roku z wielkim zaangażowaniem przygotowuje je wspólnie z dziećmi Aneta Surowiec, nauczycielka i organistka w miejscowej parafii. Za każdym razem niosą one inne przesłanie i mają inny charakter. Tym razem nie zabrakło w nich elementów nowoczesnych. Do żłóbka przybywały różne osoby, przedstawiciele różnych zawodów, ale chcieliśmy tak zrobić po naszemu i swojsko, więc wprowadziłam osoby znane, postacie z Tarnobrzega, historyczne. I właśnie dzieci przedstawiały się jako hrabia Tarnowski, był też Jędruś, czyli grupa partyzancka zasłużona dla naszego miasta, a że stulecie niepodległości, to myślę, że to taki pomysł trafiony i dobry, żeby w jasełkach przedstawić, ale byli też sportowcy siarki, którzy przynieśli małemu Jezuskowi piłkę i szalik. W przedstawieniu udział wzięły dzieci z różnych tarnobrzeskich szkół, działające w świetlicy parafialnej, a także należące do liturgicznej służby ołtarza, które często przygotowują inscenizacje związane z kultem religijnym. Prace nad tegorocznymi jasełkami trwały miesiąc. Ich przygotowanie zaangażowały się całe rodziny. W tym roku było 40 aktorów, chłopcy i dziewczynki w wieku od 4 do 17 lat. Coraz chętniej dzieci biorą udział w tych jasełkach, rodzice angażują się, bo to też rodzice przygotowują stroje, przygotowują dekoracje. Troszeczkę martwiliśmy się, bo dzieci chorowały, także dzisiaj było tak troszeczkę, można by powiedzieć, że na wariackich papierach, bo część dzieci z temperaturą, z chorymi gardłami, ale się udało. Przygotowywałam się długo i byłam i góralką, i pasterką. Pierwszy raz miałaś okazję w jasełkach występować? Trzeci raz już. Lubisz na scenie i w ogóle przed publicznością występować? No miło jest, bo w dzieciństwie brałam takie udziały i z przedszkolem czasami szliśmy. W pięknie udekorowanej świątyni młodzi aktorzy odtworzyli wydarzenia sprzed 2000 lat. Ta szczególna noc narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa została przybliżona między innymi przez małych aniołków, skromnych pastuszków, potężnego i okrutnego króla Heroda, a także trzech mędrców ze wschodu. Przedstawieniu towarzyszyły piękne pastorałki. Powitajmy Malkiego z radością, radością, a Maryję, Matkę Jego z godnością, godnością. Po części artystycznej dzieci złożyły swoim babciom i dziadkom najlepsze życzenia. Babciu i dziadku, najlepszego wam życzę, dużo zdrowia, żebyście długo ze mną byli i żebyście dalej mnie wspierali. Dziadkowie nie kryli wzruszenia i dumy z takich wnuków. Bardzo miły prezent, wnuczka śpiewa ładnie, także lubi uczestniczyć i w szkole, i w kościele, śpiewa na chórze, także jesteśmy z niej bardzo dumni. W zeszłym roku żeśmy byli i dzisiaj też i jestem bardzo zadowolona. To wyższy poziom, ślicznie, bardzo, bardzo nam się podobało.